Marek Kolbowicz, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z Pekinu. Panie Marku, jak pan oceni wynik osady, która zdobyła srebrny medal w ósemce? Wyjątkowo pozytywnie. Myślę, że to 8 pozytywnie zachęconych ludzi, którzy pokazują, że wieszarstwo polega głównie na rytmizacji i na tym, że wcale nie najmocniejsi mogą walczyć o medale. Mówię o osadach, to jest taka specyfika, bo jeżeli każdy z nich by wystartował tutaj na jedynce albo na dwójce, to by to naprawdę nie mieli co szukać na podium. Ale to, że wiosłują w ósemce, to sposób opływania, rytmizacja, ten taki duch walki i zespołu powoduje, że może naprawdę góry przenosić. Także wygrali z zawodnikami dużo lepszymi od siebie. Między najstarszym a najmłodszym jest 16 lat różnicy. Czy to ma jakiś wpływ na rywalizację w drużynie? Kompletnie nie. Wieszarstwo jest dyscypliną długowieczną. Tam zawodnicy 40-letni sięgają po medale Igrzysk Olimpijskich, także kompletnie nie. A to, że jest różnica taka, to tylko dobrze świadczy o tym takim międzypokoleniowym takim zaangażowaniu i to, że zawodnik 40-letni może wiosłować z zawodnikiem 20-letnim. To jest fenomenalne w tej dyscyplinie sportu. Czy młodzi zawodnicy mają szansę dorównać waszym wynikom, które żeście osiągnęli w Pekinie oraz na przykład jak złoto zdobywał Stycz Kucharski dwa razy z rzędu na olimpiadzie, później wy ósemka, czwórka, mają szansę dorównać tym wynikom? Oczywiście, że tak. Ja zawsze powtarzałem, że w mojej osadzie nie było indywidualistów, był zespół ludzi, którzy fajnie po prostu wiosłowali, którzy podporządkowali się pewnym regułom, które ja uważam, że są po prostu jedyne prawdziwe. To jest, wieszarstwo jest, polega na tym, żeby się nie narobić, a wygrać. I cały pic na tym polega właśnie, a nie żeby tylko dojechać do tysiąca i po prostu nie wiedzieć, jak się nazywamy. Także, a czy jest? Tak, oczywiście, że tak. Zawodnicy, którzy obecnie wiosłują w czwórce podwójnej, w ogóle w wiosłach krótkich, czy w wiosłach długich, ósemka ma tak piorunujący potencjał, że to aż po prostu, aż kipi od nich. Po prostu, za często mówię po prostu, ale to nie jest takie proste, jakby się zdawać mogło, ale po prostu jest grupa ludzi bardzo mocna i teraz kwestia ich oszlifowania, żeby spowodować, że tą troszeczkę odpuścić na sile, a skupić się na rytmie i na technice. To spowoduje, że oni mogą wiosłować jeszcze lepiej niż czwórka podwójna ze mną w składzie i Michałem Jelińskim i Adamem Korolem, Konradem Wasilewskim czy Syczem Kucharskim. Kwestia tylko tego czegoś. A to jest właśnie piękne wieszlarstwo. Jak by pan zachęcił dzieci i młodzież do uprawiania sportu, do uprawiania wieszlarstwa? Ja jestem daleki do tego, żeby zachęcać do uprawiania sportu. Ja zachęcam do aktywności fizycznej, a z tej aktywności fizycznej może ewentualnie wyniknąć może jakiś wyczyn, bo jeżeli mówimy o dzieciach, bo tak się zapytałeś o dzieciach, czyli ja zachęcam nie do uprawiania sportu, tylko do aktywności fizycznej, różnej, różnojakiej, żeby to było wszechstronne, od piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, pływania, biegania, nartorolek, łyżworolek, wszystkiego, co aby obojętnie co, aby być aktywnym. Później w pewnym momencie złapiemy jakieś bakcyla. Kwestia przypadku? Pewnie tak. Może ktoś nas zauważy. Kwestia predyspozycji, nie mylić z talentem, bo talent jest słowem przereklamowanym jak najbardziej. I tak, do tego to bym bardzo mocno zachęcał, ponieważ uwierzcie mi, że z tym rozwojem fizycznym równolegle mamy rozwój intelektualny. Jestem na to jednym z najlepszych przykładów, także ja bardzo bym zachęcał i może nie tych dzieciaków, tylko bardziej bym zachęcał rodziców, żeby nie hamowali, nie tłumili aktywność, która ewentualnie może się pojawić gdzieś u tych dzieciaków. Także i stwierdzić, że dziecko po prostu nie jest nadpodobliwe, tylko chce być, trochę się poruszać, pobiegać, pokrzyczeć, pośpiewać, potańczyć. A rodzic stwierdza, że o, moje dziecko chyba jest chore, ma ADHD, najlepiej jakby go trochę uciszyć psychotropami. To jest normalnie mistrzostwo świata. Jak pan był jeszcze aktywnym sportowcem, jaki był dla pana najcenniejszy moment w karierze sportowej? Każdy trening był bardzo cenny. Wszystko, co robiłem, było cenne, bo to wszystko składało się na wynik sportowy. Nie ma takiego jednego momentu, który decydował o tym, że bez wątpienia jest kilka, ale
ale generalnie to jest jedna wielka przygoda, którą wrzucam do jednego wora. Zapominam zawsze, co było złe. Pamięta się trochę, co było dobrego, ale 27 lat w wieślarstwie to, i to z czego 25 w reprezentacji, to dużo tego jest. No i kilkadziesiąt, kilkaset fenomenalnych momentów, które decydowało o moim być albo nie być. Za rok są Igrzyska Olimpijskie w Rio. Na ile można liczyć, że kadra Polski w wieślarstwie zdobędzie medale? Nie mam zielonego pojęcia. To jest, można powiedzieć, że loteria. Kwestia, oczywiście ci, którzy, te osady, które zrobiły już kwalifikację olimpijską, mają w pewien sposób handicap z racji tego, że mogą się przygotować tylko i wyłącznie do jednego startu. Kwestią jest, czy będą rozliczani z tego startu właśnie Igrzysk Olimpijskich, czy będą rozliczani z pojedynczych Pucharu Świata i tak dalej, i tak dalej. Kwestia jest tego, czy jak do tego podejdą inni, nie tylko trenerzy i zawodnicy, ale osoby, które tak naprawdę decydują o tym, czy osada ma jechać na Puchar Świata, czy nie ma jechać, które miejsce ma zająć, i tak dalej, i tak dalej. Także, no, tu jest, czyli od sztabu szkoleniowego, ale tego na najwyższym szczeblu, czyli nie od podrzędnego trenera, który odpowiedzialny jest za osadę, bo on jest trochę tak, no ważny, bo to nie on decyduje, gdzie osada ma wystartować. Także, a to będzie bardzo istotne, naprawdę, czy szykujemy się do głównego startu, czy nie. Problem będzie miała bez wątpienia będą miały te osady, które kwalifikacji jeszcze nie mają, bo oni będą musieli startować jeszcze na takich regatach ostatniej szansy. One mają miejsce w Lucernie, bodajże w czerwcu. I tam te osady będą musiały takie ostatnie kwalifikacje, ale będą musieli jeszcze zejść z tej objętości, intensywności, zrobić taką odnowę i później znowu wejść w okres BPS-u. Skomplikowane jest, dużo łatwiej jest przygotowywać osadę już z kwalifikacją, jak to ma miejsce. Kilka osad ma taką kwalifikację, także między innymi moja czwórka podwójna, jedynkarz, czwórka podwójna kobiet, dwójka podwójna kobiet, także dwójka podwójna lekka mężczyzn, także trochę jest. Oczywiście żałujemy, że ósemka nie ma kwalifikacji, bo to jednak dziewięć osób, to robi masę, a to też atmosferę, to sprzyja temu, że pokazuje, że wiosła są naprawdę mocno stoją. Ale myślę, że każda osada, która zrobiła kwalifikację, bo to nie są osady, które przybywałem ostatnie, każda osada, która zrobiła kwalifikację, ma szansę pojechać do Rio de Janeiro i tam walczyć o medal. Uważa pan, że tegoroczne Mistrzostwa Świata w Egibelet przyniosły dużo pozytywnego materiału przed przyszłorocznymi igrzyskami? Bo bądź co bądź, dużo kwalifikacji olimpijskich Polacy zdobyli. I dużo, i niedużo. Oczywiście liczono, mi brakuje kwalifikacji długich wioseł, bo nie ma ani jednej kwalifikacji z długich wioseł. To jest jakiś obłęd. Tak jeszcze nigdy w życiu nie było. Także to nie jest tak. I brakuje mi też kwalifikacji czwórki bez sternika wagi lekkiej. Nie wiem, jak będzie w przyszłym roku. Ale mam nadzieję, że zrobią, bo potencjał mam, jeżeli chodzi o wagę lekką mężczyzn. Jak się zmieniło wieślarstwo od momentu, kiedy pan zaczynał karierę, a teraz, jak już jest pan na sportowej emeryturze? Zmieniły się relacje.